Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem. Dzisiaj tak trochę na luzie, mam jeszcze wilgotne trochę włosy, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Mam też błyszczyk na ustach. Ja jednak jestem nieprzyzwyczajona do takiej formy produktów do ust, wolę jednak pomadkę. Mam wrażenie, że trochę kleją mi się te usta, ale mam nadzieję, że na zęby za bardzo nie będą migrowały te drobiny z błyszczyka. W każdym razie przychodzę do was dzisiaj z filmem o marce Ziaja. Pod którymś tam filmem właśnie z zakupami dziewczyny napisały, czy mogłabym zrobić taki film o produktach w Ziai, które są polecane, które są kupowane, które najczęściej wybierają klienci. No i muszę wam powiedzieć, że klienci wybierają naprawdę różne produkty. I z koziego mleka, i z serii oliwkowej, i z tej serii Baltic Home Spa, i seria męska też cieszy się dużą popularnością. Natomiast jak wiecie, ja pracuję od pewnego czasu w Ziai. Oczywiście to nie jest film sponsorowany, to nie jest żadna reklama, to nie jest lokowanie produktów. Ja te wszystkie produkty kupiłam sama za ciężko zarobione pieniądze. Owszem, mam tych kosmetyków dużo, specjalnie też niektóre kupiłam na potrzeby filmu, ale wiadomo, że też byłam ciekawa tych produktów, nie wszystko też wiecie, używałam. Większość produktów znam, dlatego że Ziaja jest obecna na rynku od 35 lat. Ja zaczynałam pracę w handlu, a Ziaja wchodziła na rynek, także wiecie, nie jest mi to marka obca, jest to nasza rodzima marka, marka polska z różnymi składami, natomiast coraz bardziej Ziaja się poprawia, idzie w dobrą stronę, trzymam kciuki, żeby było tak cały czas. No i co najważniejsze, Ziaja nie testuje na zwierzętach, nie jest obecna na rynku chińskim, więc nie są tam, wiecie, jakieś testy prowadzone, także ja się bardzo cieszę. Dużo produktów ma też Ziaja wegańskich. No i powiem wam też fajnie, bo Ziaja się cały czas rozwija, co jakiś czas pojawia się kolekcja dedykowana właśnie do pielęgnacji. No i tak zacznę może od kolekcji, która pojawiła się w tym roku. Swoją premierę miała 14 lutego. O dziwo, w walentynki, ale to nie ma nic wspólnego z czerwienią czy z zakochaniem. Mówię tutaj o serii Kokos Pomarańcza. Oczywiście ja sobie już coś tu kupiłam, powtórzyłam. Coś mi się tam super sprawdziło, mogliście już w projekcie Denko widzieć. Tutaj mam przykładowo szampon do mycia włosów i tu mam zużyte już opakowanie, tu mam nowe. I powiem wam, że szampon jak dla mnie jest naprawdę świetny. Mało który szampon sprawdza się tak genialnie na moich włosach jak ta seria. I powiem wam, że konsystencja jest bardzo przyjemna, przezroczysta. Delikatnie pachnie ten szampon, ale co dla mnie najważniejsze, włosy nie są tępe, nie są szorstkie, tylko miękkie i delikatne. I do tego stopnia ten szampon się u mnie sprawdza na włosach, że spokojnie mogłabym po nim nie używać odżywki. To mi się raczej nie zdarza, dlatego że ja mam włosy farbowane, lekko, jak widzicie, kręcone, one żyją własnym życiem i w większości szamponów, które stosuję, niestety włosy są później, wiecie, takie suche, tępe, piszczące, mocno odarte, natomiast ten szampon sprawdza się u mnie genialnie. Tu mam jeszcze z tej serii żel pod prysznic i żel, powiem wam, że też mi się bardzo sprawdził, do tego stopnia, że mam aż 3 sztuki na zapasie, bo sprawdziłam właśnie przed filmem i tą ostatnią sztukę kupiłam na jakiejś fajnej cenie w Lidlu. Chyba 6 zł mnie żel kosztował. Bardzo lubię tą formułę, jest przyjemna w kąpieli, delikatnie pachnie, dobrze się pieni, dobrze oczyszcza skórę na ciele. Także powiem wam, że ta seria Kokos Pomarańcza bardzo dobrze się przyjęła. No i z tej serii miałam jeszcze tonik pomarańcza, pomarańczowy, oczywiście tu już jest puste opakowanie, w Denko mogliście już widzieć moją recenzję na ten temat. Tonik świetny, możecie go stosować w ciągu dnia, rano, wieczorem dla odświeżenia. On zawiera też hydrolat z pomarańczy, także bardzo dobrze mi się tonik sprawdził. Oczywiście ja nigdy nie używam tych atomizerów, ja nie lubię takiej formy aplikacji. Albo wylewam na płatek i przecieram sobie skórę na twarzy, albo właśnie wylewam zagłębienie dłoni i też właśnie delikatnie, wiecie, wciskam skórę na twarzy. Bardzo fajny produkt i myślę, że do tej serii będę od czasu do czasu wracać, bo i kompozycja zapachowa, i to, co robi na mojej skórze, bardzo mi się podoba. Wiadomo, z tej serii jest jeszcze świetny peeling do ciała w formie puchu, natomiast jak wiecie, mi peelingi z Ziai za bardzo nie przypadły do gustu. Miałam ten jeden właśnie z tej serii Home Spa i stwierdziłam, że chyba to nie moja bajka. Ja nie lubię takich tłustych oblepiaczy. Natomiast z tej serii właśnie jest peeling w puchu. On ma zupełnie inną konsystencję, z drobinami, które możecie też zastosować przed sauną.
Z tej serii mamy również balsam do ciała, takie w formie musu. I ten zapach kokos, to nie jest taki kokos, jaki znamy, wiecie, na przykład z Raffaello. Tu jest zielona skórka z kokosa, więc ta nuta kokosowa jest taka zdecydowanie delikatniejsza, ale niemniej jednak jest obecna w produktach. No i z tej serii jeszcze mamy krem maska, którą możecie stosować sobie przy porannej czy wieczornej pielęgnacji. Bardzo przyjemnie pachnie, ma fajną też formułę. Jest też świetny produkt do ust. Balsam, ale on się zamienia w taką formę olejku i usta są, wiecie, fajnie wypielęgnowane, także seria jest naprawdę całkiem przyzwoita. A, zapomniałam jeszcze o odżywce do włosów. Odżywkę oczywiście też miałam, wypróbowałam, ale tak jak wspomniałam Wam w którymś z filmów, ona jest na oleju kokosowym, a moje włosy z kokosami się ostatnio za bardzo nie chcą dogadywać. Ten olej kokosowy bardzo długo stosowałam na włosy, ale niestety coś się z nimi zadziało, także nie do końca się lubimy z olejem kokosowym. Także seria jak najbardziej w porządku, bardzo mi się podoba i powiem Wam, że klientki bardzo chętnie sięgają właśnie po produkty z tej serii. Ale następną serię, jaką Wam pokażę, to jest seria taka limitowana, która pojawiła się w zeszłym roku na wiosnę. I w tym roku producent postanowił, że powtórzy ją i wróciła do sprzedaży, co osobiście mnie bardzo cieszy. Mówię tutaj o serii Mirabelka i jest tej jeszcze serii, tu mam żel pod prysznic i balsam do ciała, żel jest nowysieńki. Żel już miałam okazję jeden wypróbować, bo w zeszłym roku udało mi się jeszcze go kupić, jak było, wiecie, jeszcze był dostępny w sklepie. Bardzo fajny produkt, delikatnie pachnie, tak delikatnie słodko, ale nie za mocno. Natomiast tu mam balsam do ciała, który kupiłam przed wyjazdem na urlop. Zostało mi go jeszcze tyle, mam go w tej chwili w użyciu. Świetny balsam, lekka konsystencja, idealnie się wchłaniająca. Delikatnie zapach nam towarzyszy przez jakiś czas. Dobrze też namilża skórę po opalaniu. Także ja z tej serii Mirabelka jestem bardzo zadowolona. No i mam jeszcze z tej serii tutaj peeling drobnoziarnisty. Tego jestem produktu mega ciekawa, bo to jest taki, wiecie, produkt do codziennego mycia, więc nie powinien być taki tłuszczak. Także myślę, że niebawem go też zabiorę ze sobą do łazienki i zacznę używać. No i jest też druga seria, taka limitowana, arbuz. Tutaj już trzeba ten zapach lubić. Ja natomiast z arbuzem mam różne relacje. I mam tutaj peeling drobnoziarnisty. Córce kupiłam żel pod prysznic i widzę, że go z przyjemnością zużywa, bo już pół opakowania nie ma. Natomiast tu dla mnie peeling, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie podaruję też go mojej córce. Bo tak jak wspomniałam, ja lubię zapach arbuza, ale nie zawsze on mi się, wiecie, podoba. Także zobaczymy, czy go zużyję, czy po prostu pójdzie w dobre łapki. I to jest taka wersja, wiecie, letnia, pojawiająca się raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również się pojawi, bo seria cieszy się ogromnym powodzeniem, ale już z niecierpliwością czekam na kolekcję jesienną. Zobaczymy, co będzie w tym roku. W zeszłym roku były słodkości, było czekoladowo, było imbirowo, cynamonowo, był słony karmel. Także też mi się produkty podobały, bo oczywiście też coś kupiłam, skorzystałam. Coś tam mam jeszcze na zapasie, ale już wiecie, nie chciałam tej limitowanej wersji jesienno-zimowej przynosić. No i kolejna taka seria, która jest od wielu lat już na rynku, jest dostępna w Ziai, to jest ta seria pomarańczowa. Jak widzicie, tu mam wykończone opakowanie, mydła pod prysznic, mydła do kąpieli. Fenomenalny produkt. Jak dla mnie, to jest chyba jeden z lepszych żeli pod prysznic, jakie używałam ostatnimi czasy. Piękny zapach takiej słodkiej, soczystej pomarańczy, nie takiej, wiecie, chemicznej. Żel jest mega gęsty, mega wydajny, dobrze pieniący się w kąpieli. Zapach się unosi podczas mycia. To 500 ml naprawdę na długo wystarcza i myślę, że to jest produkt, do którego będę jeszcze przez jakiś czas powracać. Z tej serii pomarańczowej macie jeszcze balsam do ciała, który ma fajną, lekką formułę, przyjemnie pachnie, produkt jest z pompką, także też wiecie, aplikacja jest całkiem w porządku. No i ja się skusiłam jeszcze na peeling z mikrokranulkami. Peeling taki typowo myjący, pomarańczowy, tego jeszcze nie używałam. Powiem Wam, że ta forma peelingu jest od wielu lat na rynku, ale ja nigdy jakoś nie sięgnęłam po ten peeling, także jestem go mega ciekawa. Wiecie, że ja lubię peelingi cukrowe, więc tu będą fajne doznania. Na pewno w projekcie Denko dam Wam znać, czy produkt przypadł mi do gustu. Także tu mam z tej serii jeszcze właśnie peeling i masełko do ust, które jest w formie takiej tubki. Jakoś tak długo podchodziłam jak pies do jeża do takich produktów. Natomiast tutaj mam tą wersję pomarańczową. Zobaczymy, jak to będzie nawilżało usta. Najbardziej takim nawilżającym produktem z całej tej serii masełek jest lanolina. Jeśli macie takie, wiecie, suche, popękane usta, spierzchnięte,
no to lanolina jak najbardziej jest w porządku. Natomiast ja byłam ciekawa tego masełka pomarańczowego i myślę, że też niebawem zacznę je używać. No i tutaj w tej serii chciałam Wam pokazać jeszcze produkt z Remodeling. I to już jest seria taka bogata, bo to jest seria dedykowana osobom po 60 roku życia. Tutaj akurat mam ten słynny hialuronowy żel liftingujący, który tak rozsławiła Pondi u siebie na kanale. Jestem mega ciekawa. To jest tubka, która ma 30 ml. Ja jeszcze tego nie używałam, bo wiecie, mam trochę innych produktów do zużycia w tej chwili otwartych, a też nie chciałabym nie wiadomo jakiej ilości kosmetyków mieć otwartych w łazience. Także to czeka na swoją kolej. Ma świetną opinię, że super wygładza, natomiast przypomnijmy, że Pondi jest też dość młodą osobą. To jest niby dla 60-latków, także zobaczymy, czy się sprawdzi. Ja mam, wiecie, 50 z plusem, więc jak najbardziej czekam na jakieś zadowalające efekty na mojej skórze. Natomiast wiem, że kobiety wybierają kremy do twarzy właśnie z tej serii i na dzień, i na noc. One są z dodatkiem kwasu hialuronowego, kolagenu, także to już wiecie, taka jest bogata formuła odżywcza dla kobiet ze skórą dojrzałą. Także ja tego produktu jestem mega ciekawa. Może jak zacznę używać, to w 5 kosmetykach Wam powiem co nieco, czy widzę jakieś pierwsze efekty. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o ziajkę. Oczywiście część pierwsza, bo jak wspomniałam, tych produktów mam tu znacznie więcej. Zobaczymy, ile mi się dzisiaj uda nagrać, czy jeden odcinek, czy dwa. Dzisiaj Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dajcie znać, czy coś mieliście z tych serii, czy coś Wam się spodobało, czy niekoniecznie, bo pamiętajcie, że każdy z nas jest inny, każdy szuka czegoś innego w kosmetykach i każdy jest zadowolony z czego innego. Dzisiaj Wam przysyłam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!